Pani Róża Thun, także 30 sekund. Panie komisarzu, powiedział pan, że mamy znaczące postępy. No, jakoś niewiele o tych postępach tutaj usłyszałam i chciałabym usłyszeć konkretnie, jakie to postępy są osiągnięte. No i oczywiście nikt nie jest przeciwko Polakom, a na pewno nie ja sama, jestem przecież Polką. My po prostu krytykujemy to, co robi rząd, jego zakusy na praworządność. To leży nam na sercu. Nie jesteśmy przeciwko Polakom i chcę to powiedzieć i powtórzyć to pytanie. Co z planem B? Czy jest jakaś alternatywa? Czy jest jakaś szansa? Bo mamy ten ustęp w naszej rezolucji, że komisja powinna znaleźć inne rozwiązanie, rozwiązanie alternatywne, tak aby obywatele mogli korzystać z tych pieniędzy, ale mamy nie tylko władze lokalne, mamy także znakomite NGOsy, które mogłyby te pieniądze dostać bezpośrednio. Dajcie szansę Polakom, polskim firmom, tak aby one mogły korzystać z funduszy im należnym, by były nie były karane za działania rządu.